Dzień dobry kochani, witam Was na moim kanale, na nowym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak ułożyć włosy na szczotką Babyliss. To jest moja ulubiona szczotka do układania włosów. Ja jestem Weronika, na co dzień nagrywam tutaj vlogi, natomiast czasem wrzucam różne inne dziwne filmiki. Tym razem trafiło na układanie fryzury, ponieważ ścięłam włosy, miałam włosy prawie po pas, ścięłam później tak, a teraz ostatnio ścięłam jeszcze krócej i jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej obecnej fryzury. I dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak układam włosy na szczotkę. Myślę, że nie jest to trudna rzecz, ale wymaga wprawy, więc zapraszam do oglądania. Dostałam od Irinki, jak byłam u niej ścinać włosy, taki płyn do zabezpieczania włosów. Ja ogólnie nigdy tym się jakoś specjalnie nie przejmowałam. Dziwnie tak zarzucać i nie mieć włosów. Wiecie, on tak pachnie po fryzjersku. Dzisiaj do układania włosów będę używała tej szczotki z Babyliss. I już ją widzieliście wiele razy na moim kanale, ponieważ ja się ich uczę na nowo. Chciałam Wam pokazać, jak je układam. Ale oczywiście najpierw muszę je dosuszyć, żeby nie układać ich na mokre włosy, bo zejdzie się dużo, dużo dłużej. Najpierw je dosuszę. Ile trwało to wysuszenie? Nagrywam minutę filmik, więc coś wspaniałego. Minuta prawie wysuszyć włosy. Ja sobie dzielę włosy na pół i każdą część dzielę się sobie na oczywiście mniejsze części, spinam je spinką, wtedy jest oczywiście dużo, dużo łatwiej układać je. I jeszcze jak mam tutaj, wiecie, to jest najgorsze, od kiedy mam te krótkie włosy, że one mi się tak z tyłu łapią. Jedziemy. Zobaczcie, jak super ta szczotka je podwija i układa. To jest... Masz. To widzicie? No, bosko. Zawsze chciałam tak sobie układać włosy na szczotkę, a przez tą długość nigdy nie mogłam tego robić. A teraz zobaczcie, jak są pięknie podniesione, podwinięte. I tak lecimy z każdą częścią włosów. Ja jeszcze sobie tutaj dokręcę trochę. Biorę kolejną część włosów, te odgłosy w tle to moje dziecko. Tak samo układamy kolejną część. Kolejna część i przy krótkich włosach wysuszenie w ten sposób włosów trwa 10 minut.
jestem pod takim wrażeniem. Zarąbiście to wygląda. Ostatnie pasmo i kończymy tą stronę. Pierwsza strona, już robię drugą i pokazuję Wam się w efekcie końcowym. I mamy efekt końcowy. Fryzura jak dosłownie od fryzjera. Mi się bardzo, ale to bardzo podoba, więc jestem bardzo zadowolona. Ta długość, nie wiem jak to z tyłu wygląda, wiecie jak to jest, jak się samemu układa z tyłu włosy. Natomiast całość moim zdaniem prezentuje się wyśmienicie. I też ta szczotka bardzo dobrze układała mi długie włosy, no a przy krótkich to już jest w ogóle jakiś czad, więc bardzo Wam ją polecam. No, więc taki szybki filmik, ułożenie tych włosów zajęło mi dosłownie 15 minut maksymalnie z wysuszeniem ich do końca, więc taką długość jak najbardziej polecam i w momencie, kiedy wiecie, całe życie człowiek nosi długie włosy, to takie krótkie to jest coś niesamowitego, ogromna zmiana. Do zobaczenia w następnym wideo. Widzimy się już niedługo. Buziaki, pa, pa!